Dziękuję za przybycie na pierwszą konferencję inauguracyjną Młodych Nowoczesnych. Ja jestem Daniel Sucharolko. Dzisiaj będę rzecznikiem prasowym naszego okręgu. Dzisiaj o naszej działalności więcej opowiedzą Wam nasz gość specjalny, Witold Zębaczyński, a także przedstawiciel naszego zarządu. Kolejno Jakub Korzeniewski, wiceprzewodniczący, Dawid Huczek, przewodniczący, a także nasz sekretarz i skarbnik Jakub Nowak. Łącznie jest nas sześciu, z czego trzy osoby stanowią zarząd, ale jesteśmy przekonani, że nasz skład Młodych Nowoczesnych będzie się rozrastać, patrząc na nasze działania, które są nastawione na bardzo, bardzo silną eskalację, jeśli chodzi o ulicę, rozmawianie z mieszkańcami. Plan na naszą aktywizację w wyborach samorządowych jest taki, iż na pewno osoby, które będą chętne, a jestem przekonany, że bardzo szerokie grono osób z naszej organizacji będzie chętne. Będziemy wspierać naszych kandydatów w wyborach samorządowych z całego serca, tak jak działaliśmy przy wyborach parlamentarnych, gdzie też działamy na takiej relacji wzajemności, gdzie my pomagamy wzajemnie sobie, ponieważ nasza macierzysta partia Nowoczesna, z kolei, która wchodzi w skład w Koalicję Obywatelską, z kolei, która wchodzi w skład w Koalicji 15 października, pomagamy sobie wzajemnie. My działamy dla naszej partii macierzystej w oparciu na takie wzajemne relacje, pomagamy sobie wzajemnie, a kto wie, być może ktoś z naszej młodzieżówki, kto już ma ukończone 18 lat, będzie miał szansę kandydować w wyborach samorządowych z któregoś okręgu. To nie jest wykluczone i drzwi są dla każdego otwarte. Ruszamy do pracy, mamy bardzo ambitne plany, wiele pomysłów się pojawiło. Chcemy stawiać na aktywizację regionu, aktywizację struktur, na pokazanie wszystkim wokół praktycznie, czy to mediom, czy to innym młodzieżówkom, czy to innym partiom, czy to po prostu młodym ludziom, że jesteśmy w regionie, że chcemy działać, że zawsze jesteśmy otwarci. Chcemy się zobowiązać do tego, aby w miarę możliwości organizować przynajmniej jedną konferencję na miesiąc. Myślę, że jest bardzo dużo tematów do poruszenia. Polityka jest naprawdę bardzo szerokim tematem. Dużo będzie można tutaj robić, dużo będzie tu można w ogóle powiedzieć. Zwłaszcza w obliczu tylu wydarzeń w polityce, tylu wydarzeń poprzez obecną koalicję rządzącą. Dziękuję bardzo kolegom z Młodych Nowoczesnych za zaproszenie na tę konferencję prasową. To jest bardzo ważny moment w polityce. W polityce krajowej prezydent wraz z dzisiejszą opozycją podpalają kraj. Próbują wprowadzić emocje niespotykane do tej pory, zdestabilizować naszą państwowość i to wszystko się dzieje praktycznie w przededniu wyborów samorządowych. Spotykamy się pod opolskim ratuszem. Tutaj już po 21 kwietnia będzie urzędował nowy bądź obecny prezydent, czego mu życzymy. I to jest miejsce, gdzie trzeba powiedzieć, że należy dążyć do tego, aby wybory samorządowe odbyły się przede wszystkim w oparciu o literę prawa i do tego szanowania prawa. Namawiam dzisiejszą opozycję w postaci PiS-u i reszty byłej Zjednoczonej Prawicy i namawiam również do tego, żeby najbliższe wydarzenia sejmowe, czyli prawdopodobnie, co już ma się wydarzyć w tym tygodniu, wprowadzenie uchwał uzdrawiających sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, nie stanowiło kolejnego paliwa do tego, żeby w dalszym ciągu podpalać kraj. To ważny moment wyborów samorządowych, gdzie tacy młodzi ludzie, którzy stoją tutaj wokół mnie, muszą brać udział w kampanii wyborczej, która zachęci ludzi do polityki, która pozwoli tu na Opolszczyźnie, na wymianę kadrową, na odmłodzenie wielu struktur, na to, żeby w różnych miejscach w samorządzie gminnym, powiatowym i tym wojewódzkim znalazły się również osoby z pomysłami na Opolszczyznę. Na pewno będzie trudniej to wszystko zrealizować, kiedy kraj nieustannie będzie oblewany benzyną, a zapałka rzucana raz ze strony Pałacu Prezydenckiego, a raz ze strony ulicy Nowogrodzkiej. Więc nadzieja w młodych ludziach. Ja bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że chcecie się angażować. Możecie liczyć na każdą moją pomoc i na wszystkie doświadczenia, które w polityce posłużą nam do tego, żeby budować lepszą Polskę. A Państwu dziękuję za udział w tej skromnej konferencji prasowej.